10 najważniejszych cywilizacji w historii, 10 Nok. Kultura ludu zamieszkującego niegdyś tereny na południe od Sahary, tereny dzisiejszej środkowej Nigerii. Lud ten prowadził osiadły tryb życia oraz zajmował się rolnictwem i hodowlą bydła. Istnienie kultury Nok datuje się na okres od około 500 roku przed naszą erą do około 200 roku naszej ery. Nok uznawana jest przez badaczy za najwcześniejszą kulturę używającą żelaza w obrębie Afryki Zachodniej. Pierwsze ślady tej cywilizacji odkryto przypadkowo w 1931 roku. 9. Indusu, pierwsza historyczna cywilizacja na obszarze subkontynentu indyjskiego rozwijająca się w okresie od 3300 roku przed naszą erą do 1300 roku przed naszą erą. Zajmowała obszar wielkości 1,5 miliona kilometrów kwadratowych i była najrozleglejszą spośród czterech sobie współczesnych cywilizacji starożytności, obok Egiptu, Mezopotamii i Chin. Jej stanowiska rozmieszczone są na całym terytorium współczesnego Pakistanu, w północno-zachodnich Indiach oraz we wschodnim Afganistanie. 8. Sumerowie, starożytny lud nieznanego pochodzenia, który pod koniec 4. tysiąclecia przed naszą erą stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii. Sumerowie prowadzili osiadły tryb życia. Trudnili się głównie hodowlą, rolnictwem i rzemiosłem. Nie utworzyli jednak scentralizowanego państwa, jedynie system miast-państw. Każde z nich posiadało swojego króla. Stworzyli oni wysoko rozwiniętą cywilizację uznawaną za kolebkę kultur Bliskiego Wschodu i Europy. Wybudowali na terenie Mezopotamii szereg miast, z których największe to Eridu, Ur, Lagash, Umma Ur, Kiszcz i Sippar. 7. Imperium Rosyjskie. Oficjalna nazwa Rosji w latach 1721-1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23 miliony kilometrów kwadratowych i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości po Imperium Brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa, pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów. 6. Majowie, grupa ludów indiańskich mówiących językami z rodziny Maja, zamieszkujących południowo-wschodni Meksyk, Gwatemalę, Belize i zachodni Honduras. W węższym znaczeniu nazwa Majowie odnosi się wyłącznie do grupy zamieszkującej półwysep Yucatan. Majowie byli twórcami wysoko rozwiniętej cywilizacji, której początki sięgają okresu preklasycznego późnego, czyli 400 roku przed naszą erą. Główne osiągnięcia cywilizacji Majów w dziedzinie architektury stanowiły monumentalne zespoły przestrzenne, złożone ze świątyń na wysokich piramidach schodkowych, pałaców, tarasów, dziedzińców i kamiennych boisk do gry w piłkę. 5. Normanie. Jest to określenie stosowane w zachodniej Europie dla określenia mieszkańców Skandynawii od VII do XII wieku w okresie ich ekspansji handlowej i terytorialnej. Od IX wieku Normanowie na podbijanych terenach tworzyli nowe organizacje państwowe, na przykład Normandię czy Islandię. Zamieszkiwali głównie Szwecję, Danię i Norwegię, a ich dumą byli Wikingowie. Przyczynili się do ukształtowania ekonomicznego, militarnego i kulturowego północnej Europy. 4. Aztekowie, najsilniejszy w prekolumbijskim Meksyku naród indiański w czasie konkwisty, przewodzili najsilniejszej federacji państw w obszarze Mezoameryki. W czasie najazdu konkwistatorów Aztecy stali na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Ich miasta osiągały nawet do 300 tysięcy mieszkańców. 3. Egipt. Wysoko rozwinięta cywilizacja starożytnego Bliskiego Wschodu, położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu. Główną przyczyną wielkości i trwałości zdobyczy cywilizacji egipskiej było specyficzne położenie, łączność poprzez Synaj z wielkimi centrami cywilizacyjnymi, takimi jak Mezopotamia czy Grecja, sprzyjała wymianie idei, jednocześnie łatwość obrony przed zagrożeniami płynącymi z tego sąsiedztwa dzięki warunkom naturalnym. Charakterystyczną cechą wyróżniającą Egipt na tle innych cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu była religia. Jej motyw przewodni, wiara w życie po śmierci, kult władcy prowadził do budowy potężnych grobowców, które do dziś są jednymi z ważniejszych źródeł poznania historii, kultury i umysłowości starożytnych Egipcjan. 2. Grecja, cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach Mórz Egejskiego i Jońskiego, w wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego. Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej. Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia czy nauka zostały za pośrednictwem Rzymian przekazane Europie i wywierały na jej mieszkańców ogromny wpływ w różnych okresach dziejów. 1. Rzym, cywilizacja rozwijająca się w basenie Morza Śródziemnego.
Rzymskiego i części Europy. Jej kolebką było miasto Rzym leżące w Italii, które w pewnym momencie swoich dziejów rozpoczęło ekspansję, rozszerzając swoje panowanie na znaczne obszary i wchłaniając m.in. kulturę starożytnej Grecji. Cywilizacja rzymska, nazywana też niekiedy grecko-rzymską, razem z pochodzącą z Bliskiego Wschodu religią chrześcijańską, stworzyła podstawy późniejszej cywilizacji europejskiej. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny odcinek.